Cześć, witam serdecznie. Tym razem na stole Kiershaw Induction. Co jest w nim takiego ciekawego? Dwie rzeczy. Blokada oraz to, za pomocą czego go otwieramy. Jest to flipper, ale nie taki zwykły. Do tego sobie przejdziemy jeszcze za chwilę. Teraz przypominam wam o rabacie w Noże Świata. Tutaj się wyświetla. Jeżeli chodzi o cenę tego noża, bo może też na samym początku o tym wspomnę, nie są jakoś mega tani. Kosztuje około 200 zł. W tej chwili chyba jest nawet na niego jakaś promocja, więc możecie go dostać za jakieś 170, a nieraz się zdarza, że jest też w jakichś sklepach za ponad 200 zł. To dużo, przynajmniej dla mnie, i ja bym go raczej nie kupił, ale do tego jeszcze za chwilę przejdę. W sumie, że dwie najciekawsze rzeczy w tym nożu to otwieranie i blokowanie. Mamy tutaj, jak widzicie, flipper, ale uwaga, przypatrzcie się uważnie. Flipper jest tutaj, czy teraz jest gdziekolwiek? No, jest tutaj, ale jest on taki niewidoczny na pierwszy rzut oka. Czy to dobrze, czy to źle, sami możecie ocenić, na pewno jest to jakiś bajer. Ale też, co za tym idzie, nie mamy tutaj żadnego jelca, który by jakoś chronił nasz palec przed ześlizgnięciem się nostrza. Ale to jest nożyk do EDC, czyli aż tak bardzo to mi nie przeszkadza. W tym momencie warto się na chwilę zatrzymać i chciałbym tutaj wam wspomnieć o w ogóle o znikających flipperach. Jest to coś, o czym już wystarczający materiał nagrał Kosma Nożosfera. Tutaj was też gdzieś link wam dam do jego filmu, w którym mówi właśnie o znikających flipperach. Jest to jakiś film z serii Tydzień z Williamsem Lee. No i co my tu mamy? Jest flipper, jak widzicie, ale otwieramy nóż i flipper znika. I jest to właśnie osoba, która zapoczątkowała, wymyśliła ten patent. Tutaj mamy jakby jego taką banalniejszą wersję, bo ten flipper w tym momencie jelec jest po prostu ukryty w rękojeści. Normalnie mielibyśmy tutaj, kończyłaby się rękojeść i wiecie, tutaj po prostu normalnie byłby ten flipper, który robiłby za jelec. Tak to jest zamaskowane poprzez budowę rękojeści, ale jest też druga wersja tego, faktycznie taki znikający flipper, który nie jest jakby stałą częścią głowy. Nie będę wam z tego tutaj szczegółowo tłumaczył, bo właśnie, jak mówiłem, Kosma to zrobił dużo lepiej, ale w każdym razie wygląda tak, że mamy tutaj flipper, po otwarciu on znika. Filmik w opisie, w sensie link do niego. I kolejna sprawa. Blokada. Jak widzicie, nożyk zwalniamy blokadę w tym nożu za pomocą tego. Jest to Hawglock i tutaj też znowu muszę was odesłać do filmu. Tym razem Kucyka, w którym rozebrał dokładnie ten nóż i dosadnie, szczegółowo pokazał, jak działa ta blokada. Tutaj są takie dwie blaszki i one mają sprężynki, co możecie usłyszeć w tej chwili. W każdym razie, jak zwalniamy tą blokadę, wtedy jedna z nich się odsuwa i mamy możliwość złożenia noża. Kiedy otwieramy nóż, jedna, ta, która trzyma głownie w pozycji złożonej, się również odblokowuje i pozwala tej głowni się rozłożyć. Tutaj dając jej takiego też lekkiego rozpędu. Okej, okay, co mogę jeszcze więcej o tym nożu powiedzieć? Nie będę się na nim tak szczegółowo skupiał jak na innych, ze względu, że jest dużo na samym polskim YouTubie recenzji po prostu tego noża w takiej prezentacji, no to tutaj nie będę wam podawał tego, co jest na stronie, czyli wszystkich wymiarów. Mogę wam jakoś tutaj po prostu za chwilę kilka takich najważniejszych rzucić na tace, żebyście mniej więcej wiedzieli, co to jest. Ale jeszcze tak, zanim sobie do tego przejdziemy. Czy mi się ten nóż podoba, a raczej materiały na nim? Jak widzicie, tutaj jest aluminium, czarne aluminium. Ten nóż z tej strony można powiedzieć, że niemal by mi się podobał. Trochę ten klip zrobił wrażenie takiego tandetnego, ale to jeszcze bym przeżył, gdyby tutaj było to jakoś ciekawiej zrobione. Mamy tutaj też trochę aluminium, tylko kompletnie inaczej ono wygląda niż to, jakby inna firma robiła tego linerca, a inna tego. Znaczy, no te okładki. Ale co najważniejsze, jak widzicie, tutaj jest też G10 potem, czy nawet jakiś plastik. Z recenzji
które oglądałem też z opinii użytkowników, wynika jasno, że ta farba, bo nie jest to żadna anodyzacja, żadna powłoka, znaczy no powłoka jest, ale bardzo licha. Po naprawdę bardzo krótkim czasie użytkowania, zarówno na głowni, tutaj to podwójne kolorystyka głowni, to się bardzo szybko ściera i tak samo jest na rękojeści. Mógłbym to wybaczyć, gdyby ten nożyk kosztował znacznie poniżej 100 zł, ale za 200 zł to jest trochę tak kiepsko, bo za tą cenę naprawdę jest dużo ciekawych noży. I to nie też takich jakichś mega popularnych jak chociażby Rad 1 czy 2, ale też są ciekawe rzeczy, które mogą z tym konkurować, jak chodzi o jakąś blokadę, jakieś systemy, jakieś ciekawsze kształty głowni czy rękojeści. Całkowita nieco ponad 19 cm, waga jakieś 100 gramów, głownia 8 cm, stal 713 MV, czyli klasyk. Ok, jest to stal dobra. Mamy tutaj oczywiście otwór na jakiś sznurek, chociaż szczerze mówiąc ja tego w folderach prawie nigdy nie używam. No i szczerze mówiąc to byłoby chyba wszystko. Mała poprawka, to tworzywo to nylon, nie żadne G10. Tym razem postanowiłem, że nie będę Was tutaj zamęczał jakoś szczegółami, bo po prostu inne osoby już to zrobiły. Dziękuję za uwagę. Już niedługo, albo już to było, na kanale pojawi się kolejna propozycja noży do określonej kwoty, bo myślę, żeby wrócić do tej serii. Jak pamiętacie, w tamtym roku powstało kilka takich filmów, fajnie się przyjęły, mi się też fajnie to nagrywało. I także mam pomysł na inny film. Mogę zdradzić, że będzie on zahaczał nieco tematykę filmową. I jak można się domyślić, oczywiście nożową. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!